prowadzimy. Moi drodzy, mamy tutaj dwa bewsztyki. Jednego sobie zużyjemy, drugiego zostawimy do jednego z naszych zabaw. Żeby nie przeciągać czasem, zrobimy sobie bewsztyka w dwóch kawałkach. Przeciąłem bewsztyk na pół. Co mam w tej chwili? Co to jest? To? Polnica była. Był bewsztyk. Przeciąłem na pół. Filet mignon. Filet błyskawiczny. Filet à la minuta. Prawa, lewa, prawa, lewa i do gościa. Prawda? Bewsztyk sam smaży się długo. Dwa plasty, zdecydowanie krócej. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Czy marynujemy mięso przed smażeniem? Możemy. A możemy tylko sól, wieprz i mąkę. Czy solimy przed? Nie. A kiedy solimy? Ja już posoliłem. Tutaj. Ktoś ma inne zdanie? Ale polędwicy nie powinno się solić. Polędwica jest delikatna i dopiero na końcu się powinno solić. No i zobaczcie, ile osób tyle zdań. Jak robimy? Czy można dać sól do marynowania? No nie powinno się. Można, ale bez sensu. Bez sensu. Do marynowania raczej nie dajemy, chyba że to jest marynowanie 10-15 minut. Czy solimy przed, czy solimy w trakcie, czy solimy po? Ja bym przed. W sensie bym posolił po, i dała to na pokój. Posolimy przede wszystkim wątróbkę. No właśnie, bo tak. Polędwicę albo tuż przed, albo w trakcie, albo tuż po. Proponuję, żeby to nie było tuż po. Jest troszeczkę cór, jak wejdzie na to miejsce, jest troszeczkę lepsza. Czyli albo tuż przed, albo w trakcie. Moim zdaniem wychodzi najlepiej. Delikatnie, bardzo delikatnie solą, bardzo delikatnie pieprzem. Aczkolwiek możemy to zrobić w trakcie. Co to zrobimy? Smażymy na patelni. Na tłustej patelni. Na oleju. Nie w oleju. Nie we frytownicy. Tylko tego tłuszczu tam jest. Zobaczcie. 10 ml. Patelnia ma być tłusta. Rozgrzewamy polędwicę, rozgrzewamy patelnię, jeszcze chwila, kładziemy polędwicę. Potrzebujemy jak ją usmażyć? Macie jakąś propozycję? Medium, well done, twista? Medium. Ja bym wzięła rar. Rar. Ok. Jaka jest trudność przy flambirowaniu, żeby zrobić kwistą polędwicę? No, jak będziemy flambirować, robić sos, to nam przeleci. Przeleci nam. Więc często, jak potrzebujemy mieć krwistą bardzo, taką polędwicę, obsmażamy, zdejmujemy, robimy sos i dogrzewamy polędwicę. I wtedy ją podajemy. Jak robimy klasycznie, to wychodzi takie medium rare, ewentualnie medium. Bo tego czasu jednak trzeba te 3-4 minutki, żeby to wygrać. Dobra, gorące, gorące. Polędwica, sól, pieprz. Dosłownie na ostrej patelni to jest 30 sekund. Bardzo mała ilość tłuszczu. Rozmarynku możemy tam dać tego. Poprawić możesz jak chcesz. Druga strona, sól, pieprz i dociągamy polędwicę. Teraz, ponieważ chcemy mieć rar, powinniśmy już robić sos. Prawda? My ją troszeczkę przeciągniemy. Na czym polega flambirowanie? Dodanie oparu alkoholu. Ale po co te opary alkoholu zapalamy? Słuchajcie, w kuchni używa się dużo alkoholu, naprawdę dużo. Zwłaszcza wina, ale też różnego rodzaju brandy, whisky, nawet koniaku. Po co? Potrzebujemy smaku alkoholu w potrawie. Ale nie potrzebujemy etylu. Alkoholu etylowego nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko i wyłącznie smak naszej potrawy.
Co się stanie, jak odpalę teraz? Buchnie, prawda? Ostry ogień, dużo alkoholu. Co zrobić, żeby nam nie buchnęło? Wlewamy alkohol, chwilę czekamy, część alkoholu odparowuje, dopiero podpalamy, mamy dużo mniej czodu. Alkohol wyparował. Co robimy? Zagęszczamy nasz sos. Czym? Zwróćcie uwagę, że zdjąłem z patelni, żeby... Żeby się nie przegrzało.